jeszcze sprawdzę. Tak, dobra, działa. Cześć, witam was serdecznie, kolejny odcinek. Wznawiamy w miejscu, w którym przerwaliśmy ostatnim razem, Gloomweed. Taka śmieszna rzecz, która rośnie tutaj wszędzie, z tego co pamiętam, że nic się nie pozmieniało. Powinna być dostępna, zresztą teraz jest tak, o właśnie. Teraz jest tak, że nagra wszystko ładnie podświetla. Więc nawet jak jesteśmy skończonym idiotą, to sobie poradzimy. Teraz widzę, że skill z itemów, znaczy weapon skill rośnie wraz z levelem. Wyższy level, temu więcej hituje. Straszne uproszczenie, no ale okej. Czy ja powinien zrobić coś jeszcze? Coś mi to chodziło po głowie. Nie wiem, czy pamiętam, aby zabijać, aby zaraz na niej tak quest, ale mnie czas tam. Dobra, to jest drugi. I podejrzewam, że będę musiał wrócić, znaczy udać się do Brill wreszcie. Tak kiedyś było z tym questem, że się go zbierało się itemy w drodze do Brill. Znaczy itemy. Zbierało się te zioło czy rośliny, nie wiem jak to nazwać. I kończyło się w Brill. Czy tak będzie NPC na cmentarzu? Nie, czy tak będzie tym razem? Zobaczymy. To jest przedostatni odcinek, który dzisiaj kręcę. Jeszcze nakręcę jeden. Tak, mam iść do Brill, dobra. Aha, mam tak, Fade wreszcie. Nie, Physics Scream to jest. To jest skill do PvP numer 1. Gdzie ja miałem to? Tu? Zobaczymy. Tu? Tu? A, dobra. Mam stary bindy, bo jakimś dziwnym cudem WoW je zapamiętał. Appear task. Accept. Accept. I tu chyba mogę sobie wziąć nową profesję. Mogę sobie znaleźć jakąś gildię do levelowania. Clawfield i Tailoring Trainer. Nie, to mnie w ogóle nie interesuje. To są najbardziej bezużyteczne skille, jakie można mieć. Putrid Claw. Ok. Zabijam. Chciałem sobie przypomnieć heala właśnie na to, że będę robił tutaj duże pule, ale widzicie, ja mam tego, kurde, HP mam tyle, że muszę się w ogóle martwić o takie pierdoły. No, zdychaj. Szybkiego flash heala. Dobra, od razu 4 na 7. Ale wyrywanie werlumach to jest przyjemna rzecz. Niestety będę musiał się z nimi rozstać za jakiś czas, chyba że uda mi się uzbierać, zarobić golda, by upgrade'ować do levelu max. Co nie wydaje mi się realne przy tych cenach, które to są. To jest niestety wada serwera z małą, niską populacją. Ekonomia jest po prostu w kompletnej dolinie. Brakuje ludzi, którzy wytwarzają. Natomiast na pewno chciałbym, bo w zasadzie prawdę mówiąc nigdy tego nie zrobiłem. Grałem trochę po stronie przymierza, żeby nie było. O, zielone spodnie, jak miło. Grałem trochę po stronie przymierza. I generalnie nigdy nie odbywało się na zasadzie, że zaczynam od zera. Dlaczego? No dlatego, że po prostu gildia raz na jakiś czas miała taki dla odmiany. Ze strony Hordy szliśmy na stronę Przymierza po prostu, żeby zrobić troszeczkę, jak to mawiają, raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek. Więc myślę, raz Hordy, raz Przymierza, żeby życie w WoWie miało smak. I raz na 2-3 lata zdarzało nam się po prostu przeskoczyć na drugą stronę, żeby troszeczkę na serwerze podboostować. Byliśmy naprawdę wiodącą gildią. Natomiast nigdy nie wylewelowałem żadnej postaci od zera po stronie Przymierza. Te, które widzieliście na liście tam w intro, też w całości są. W co jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz. 4 minuty, dobra. 26. Więc bardzo mnie korci, żeby raz w życiu wziąć się za łeb z tą grą i wylewelować od zera postać po stronie przymierza. Co zresztą na tym serwerze oznaczałoby praktycznie start od zera. Miałbym chyba tylko torebki. Nie, herlumy miałbym i miałbym torebki. No to nie od zera, ale w miarę przyzwoity start. Natomiast tam się kompletnie nie znam na niczym.
Nie znam stref. Nie znam kompletnie niczego, więc wydaje mi się, że byłoby to ciekawe. I rozważam zrobienie takiej serii w momencie, gdy... gdy się uporam, że tak powiem, z tym. Najpierw chcę mieć pisa tutaj. Także dlatego, że chcę dojść do endgame'u plus minus heroików, daily questów i tak dalej, żeby po prostu zarobić trochę golda. I się nachapać, że tak powiem, tego golda, żeby między innymi też móc sobie pomóc potem. Różnego rodzaju zdobywanie przedmiotów i tak dalej. Tu jest jeszcze jakiś kolon. I tu można się nauczyć nowych, fajnych umiejętności. I mnie naprawdę korci, tylko niestety nie widzę stąd to wysoko rozdzielczość. Bandage Trainer, o! Wait, what? Aha, teraz to jest... Jak to? Bandaże są teraz na Tailoring? A nie na Firseida? Okej. Chemi Trainer, Herbalist Trainer. To sobie weźmiemy. I... Skinning pewnie, bo co? Bo skinning jest fajny i śmieszny. Generalnie. Coś na zbieractwo generalnie. Żeby po prostu biegając zbierać te szajsy i opychać różne śmieszne rzeczy. Mage Trainer, Enchanting Trainer. Enchanting mam na wymaksowany tynet, chyba dwóch postaci, więc nie ma co. Warrior Trainer, Cooking Trainer, to jest ważna sprawa. Grain and Feed Vendor, co to kurde jest? Bobaben, to się tyle pozmieniało, może tyle rzeczy kupić. No tak, no muszą być Money Sinki, bo generalnie Innkeeper. Od razu sobie ustawmy. Make this in my home. To jest taki śmieszny z In Trade Supplies Profession Trainer. Okej. Leather, General Supplies. Trade Supplies. Znaczy, tu można kupić Skinning Knife. What now? Na pewno. Skinning Knife, tak, tylko na razie go nie mogę używać, ale zaraz będę mógł. Na początek zbieracki są dobre, a potem jak się już dobije do endgame'u, to można sobie pozwolić na jakieś tam... A herbalist generalnie, z tego pamiętam, w endgame'ie na nie zarabiałem kupę kasy. Głównie dlatego, że zbierałem sobie zioła, latając cały wieczór. A potem to wszystko wrzucałem mojego alchemika i po prostu robiłem Warlock, Demon Trainer. I potem robiłem po prostu z tego sobie potki na rajdy z dużą nadwyżką, bo tam jest taka, w endgame jest coś takiego, że mamy proki. Generalnie może prokować nam dodatkowy dodatkowa flaszka z produkcji, tak powiem. Czyli możemy produkować jedną, a mogą nam się na chyba do 3 czy 4 pojawić. Hello. Okej, okay, mamy polecieć Ride to Undercity. A gdzie jest Undercity? Tu jest Undercity przecież, kurde, ej. A, okej, okay. To chodź. Teraz fajnie jest to, że można w każdej chwili z tego latadła zeskoczyć. Znaczy przy następnym flight pathie po prostu. To jest stary quest, bez zmian. Tu też pewnie nie będziemy się kręcili koło tej wieży. Tu się nic nie pozmieniało tak bardzo. W kataklizmie mi się wydawało, że... A, herbalizm mi się włączył. To jest fajne. Czy teraz ja muszę włączyć pasywnie wykrywanie ziół? No nie mówcie mi, że już nie trzeba tego robić. Nie trzeba, wow. O, przy okazji spróbuję kupić sobie różdżka. Ja wiem, że to zwyczajnie pieniędzy błota, ale czemu nie, skoro już tu jesteśmy. Różdżki są fajne do levelowania. Pewnie jakąś zaraz dostanę z questu, ale w sumie... Zobaczymy, jakie są ceny.
Jeżeli są jakieś porypane w kosmos. Znowu próbuję shiftem biegać. Speak quickly. Farewell. Jeżeli nie są jakieś porypane w kosmos ceny, to czemu nie? Zobaczmy. Weapons, ranged, thrown, crossbow, bows, guns, misc, other, search. Ranged, bows, crossbow, guns, thrown. Nie. Zaraz. Weapons. One-handed. Wands. A, w ten sposób są teraz. 5 były jako tron. Lesser magic wand. 4 intelekt. Proszę bardzo. Za 4 złota. Na wymagany level 5. Payout. Dziękuję, do widzenia. Ta różdżka pewnie zaraz zostanie wymieniona przez jakiś... O, proszę, to jest teraz opno. No ale spoko, mamy rózgę. Rózgi są fajne, generalnie. To jest fajna rzecz. Shoot. Ja lubię zawsze różdżkę sobie wrzucić pod... Może być tak. Pod tego binda. Teraz tak, tu trzeba jeszcze z kimś zagadać. To jest fajny mount bardzo. No to co? Wracamy do Tritfall on the City, Tritfall Glades. Niesamowite jest to, że zwykły Lesser Wand kosztuje teraz 4 golda. Ale z drugiej strony kiedyś kosztował pewnie 90 srebra. Natomiast generalnie teraz z tego co widzę po questach nawet, no jeszcze... No teraz to się spłukałem, tak? Ale... podejrzewam, że przed wbiciem, przed wyjściem ze strefy dla noobów będę miał pewnie ze 100 golda więcej niż teraz, bo inflacja i tak dalej. Zresztą... można zrobić dużo rzeczy, że tak powiem. Strasznie idiotycznie te flight pathy zawsze były ustawione. Tu się nic nie zmieniło pod tym względem. A ciekawe, czy mogę sobie... Group Finder. Jeszcze nie. Muszę wbić level 10. Bo require czas, myślę, że można zrobić od razu. W tym gidżecie, który mam, to w ogóle będzie śmiech na sali. Znowu próbuję shiftem. Przyspieszyć bieganie. To mi bardzo brakuje. To jest stary quest, tylko nowego NPC. Dobra, i teraz tak. Co my tu mamy? Tarhunt Blood to jest stary quest. Tutaj mamy przy wieży do zrobienia. To jeszcze nie. Forcer can duty. Speak with at the Death Watch way station in the Tritfall Glades. To jest przy wejściu do Undercity. Czyli zaczniemy stąd. Idąc w kierunku wieży. Czyli idziemy na wieżę Cepelinów i za nią. Generalnie tu się nic nie zmieniło. Pomijając to, że teren wygląda zupełnie inaczej. Ale wieża Cepelinów jest tam. Ten mostek jest do Aglimaru. Ten po drugiej stronie jest do... jak to się nazywało? No, taka durna lokacja. Gdzie wszystkich kiedyś mordowali, nie pamiętam. A to są do chyba do... lokacji z... tak, na pewno to są do... Nordred i tak dalej. Fajnie, teraz mi pokazuje herby prosto jaką herbalizm. Będziemy zbierać. To co zbieram jest gówno warte, ale zawsze na tym etapie coś tam się, że tak powiem, dołoży do... No szukamy kundli, generalnie. Kiedyś było więcej? Jest, proszę bardzo. Hmm.
No, różdżki są fajne właśnie z tego względu. To taczy się, to quest zawsze strasznie wkurzał, bo zajmował kupę czasu. Nowy fajny quest. Sympatycznie. Jest pierwsza krew. Różki są... Kiedyś były lepsze, szczerze mówiąc. Kiedyś pisarz miał talenty. A skąd to się pojawi? Aha, target of the target, dobra. Okay. Co to jest? Desperate player. To jest coś nowego. Okay, to jest jakiś buff. Co on daje? Okej, okay, fajne. I'm out of range. Trzy na pięć. Myślę, że może wyjechać stąd. Nie jest to generalnie jakaś super sprawa. Czas nagrania 16 minut. Na to różdżka nie zmarnowałem pieniędzy. Kiedyś różdżki były dużo mocniejsze. 4 na 5. Bądź tak miły i dropnij. Wydaje mi się, że jak mam Shadow War Paint założony, tak, to damage jest wyższy. Bo o to chodzi. Takie podstawy mechaniki. I powinien mieć teraz skurowanie, żeby ich wszystkich czyścić. No dobra, jeszcze to kupimy. To jest jakieś super istotne. Mam ich tylko pozabijać. Cały czas kwestionuję sens używania Shadow World Paint na tym etapie. Zabić, zniszczyć. Ta. Nie wiem, czy mam go zabić teraz. Agresywna. Nie wiem, czy mi to zaliczyło do czegokolwiek, no nic. Albo będę zaraz musiał go znowu tłuc. Dobra, Missionaries. O, jest. Tych panerzy zawsze trzeba było szukać.
On już omówiłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. O, ziółko jakieś. Ten cooldown mojego blastu na pewno się jakoś redukuje. To jestem pewien, bo pamiętam, że tak kiedyś było. Czy to set dawał? Nie wiem. Na pewno będzie instantą kiedyś. Zbieranie ziół daje expa. To jest stara rzecz. Nie Hillnowi w sensie. Potrzebujemy jeszcze tak. Darkhand Blood. To się powinno udać zrobić teraz w drodze powrotnej. I... Jest cast. A, najpierw te. No. Chyba nie chciałem zrobić, a mnie jeszcze z tym. Czy indyk się na mnie rzuci? Pewnie tak, bo usfirowałem, mnie jeszcze z tym. Wow, jaki wytrzymały. Tak. O, pieczony indoor. Dostałem quest do końca? Tak. To pójdziemy teraz tutaj. Mam po drodze i tak. Tam potem poznamy Sylwana. Zresztą Sylwana będzie długa, dłuższa historia. Powinien zebrać na te. A mieszę z tym. Wyżej potem pomiędzy filmami zrobię krótki raid i podbiję herbalizm na tyle wysoko, żeby w następnej strefie znów go mieć. Co daje ten indeks w ogóle? Aha. Za kasę jest. No i okej. Tak, muszę, powinienem mieć... Śmiesznie, że zmienia się w pieczonego indyka. Ale to tak, bo oni mieli Thanksgiving chyba niedawno. Nie wiem, czy jest jakiś jeszcze event teraz? No jest, oczywiście. Thanksgiving. Ruch obfitości. Zbiory w USA. To by tłumaczyło te indyki i czemu się zmieniają w coś do jedzenia. Blizzard pod tym względem, że chodzi o święta amerykańskie, jeszcze był bardzo sentymentalny. To się nie zmieniło. Level? Jest jeszcze dwa levele i wolność. Będzie trzeba się tylko zastanowić nad mountem. Też mam trochę do wyboru. Nie jestem może jakimś super kolekcjonerem, ale mam parę fajnie rzadkich też. Głównie z okresu Wrath of the Lich King i Kataklizmu. I odrobiny Pandarii. Potem już nie grałem, więc... Pandaria to był chyba też krótki... O, Skinning Trainer. A propos... Super. Accept. Skinning też coś daje, tylko generalnie Skinning daje chyba Professions. Skinning daje też jakąś głupotę. A przynajmniej kiedyś dawał. Być może teraz trzeba go wylewelować. Bo kiedyś herbalizm na przykład dawał pasywkę do leczenia. A teraz widzę, że nie ma. Może z tego zrezygnowali, bo uznali, że to zbyt potężne? Nie wiem. A kiedyś herbalizm miał fajną pasywkę, której w ogóle się używało w rajdach. Tutaj mam quest. A co to jest? A, skóry nietoperze. Smażony indyczek. To zrobimy, bo to nie proste. Tylko tu zamiast nietoperzy jest masa indyków teraz. Kiedyś tu było od cholery nietoperzy.
O, to jest jeden. One się w ogóle podświetlają teraz nawet dla questu. One się podświetlają, żeby po prostu już... Kompletnie nie trzeba było myśleć. Niesamowite. Naprawdę, quest moby są podświetlone. Naprawdę, prościej się nie da. No, Mindblast to ma pierdyknięcie. Zawsze miał. Główny skill, jeżeli chodzi o damage. Dobry, Shadow Priest'a zawsze. Zresztą ja będę jeszcze Shadow. Ale jak tylko będę mógł blokować, nie wiem właśnie, nie wiem, czy też się odblokowuje w ogóle? Chyba nie, chyba teraz można mieć tyle talentów, jeśli chcę, więc będę mógł być i healerem, i poleczyłem sobie dungeony, no fajnie będzie. Czy pewnie pójdę w dyscyplinę, bo dyscyplina do leczenia jest zajebista. A, różdżka jest teraz na right clicku. To też fajne. Właśnie nie wiem, czy była? Już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że było kiedyś. Dobra, mamy 5. Mamy zwrócić quest. Spetów, co miałem jeszcze fajnego spetów? O, też fajne. Jest dużo, których mi brakuje. Ojej, ile się nowych... Wow. Ja jestem nałogowcem, jeżeli chodzi o petę. Mojo też jest fajny. Też sobie go wrzucę. Dark Whelping, jeden z moich pierwszych. Amarillo Pub, też nie pamiętam skąd. A gdzie jest mój mały, kochany Uzling? Disgusting Uz, jest. Nadal rzuca debuff, zacznę. Tak. Wszystkie resisty obniża. Ale Mojo jest fajne, nie wiem czy kojarzycie, jak się Mojo da buziaczka. Oh yeah. Mojo jest zajebiste. Zawsze bardzo lubiłem Mojo. Może się zbiera na romansa, jak się sprzeda buziaka. Są nowe, lepsze buty chyba, nie? Tak jest. Może jest fajne. Co było jeszcze fajne z petów? David Hatching. No to było sporo. Do tego Skorpion to nie. No, miotła to pamiętam. To świąteczne. Firefly. O Boże. O! 2000 zabitych mobów. Miałem takiego niefarta, żeby wdropił. Ile czasu zmarnowałem w życiu na tego peta. Boże. Gozokai też jest fajne. Ale... To jest klasyka dla mnie. Shadow Priest z tym mountem to są moje po prostu... Lata 2008-2009, Burning... Dobrze mówiłem? Burning Crusade? Chyba tak. Tego peta po prostu... Ile ja go farmiłem? A jeszcze wkręcił mnie w to mój kumpel. Bardzo dobry zresztą. Powiedział, kurde... Pokazał mi tego peta, mówię, kurde, muszę go mieć, nie? Koniecznie, muszę go mieć. On mówi, no on dropi w takim fajnym miejscu Zangermarsz. Tam zabijesz takie ważki i tam wydropił za piątym razem. Zajebiście łatwo go dostać. I kurde, spędzi nam 2 tygodnie. Próbując go ubić. I wyfarmić. Żeby wyfarmić, nie? Generalnie masakra, no. W zasadzie Firefly, Battle Firefly, bo to się tak ładnie nazywało, ten pet zaczął moją manię, jeżeli chodzi o zbieranie zwierzaków w grze. I kiedyś naprawdę, teraz to już, po tym ile się pojawiło nowych, to jestem już noobem znowu, ale kiedyś miałem prawie wszystkie, które były dostępne w grze. Brakowało mi tam dosłownie kilku, które po prostu wymagały, no już farmiłem, tak? Tylko po prostu przestałem grać, ale gdybym nie przestał, to miałbym wszystkie. I szczerze mówiąc, nie wiem ile z nich jest rarami nie do dostania, bo podejrzewam, że część jest z różnego rodzaju eventów i tak dalej, ale te, które nie są, why not?
Czemu znów nie oddać się temu szaleństwu, jak ostatni kretyn? Godziny farmienia, może wydropi. Może tym razem wydropi, może nie. Tak było. Pi, umieraj. To jest ten sam quest, tylko rozciągnięty teraz na trzy nowe lokacje. To znaczy tak, generalnie nastąpił kataklizm. Bardzo dużo się pozmieniało, a ten gość robi w kółko te same eksperymenty. No okej. Chodź tu. Cóż. Cóż mam powiedzieć? A czy ja mogę sobie na przykład ustawić jakiś tytuł? No tak, bo na razie mam tylko dostępne te boskie, a potem będę mógł więcej. Worgen Infiltrator Slain. Okay. Łatwy quest, podoba mi się. Fajne jest, że lutuję teraz wszystkich mobów naraz. Tu jest jeszcze jeden. No tak, bo tutaj przecież będziemy mieli zaraz. Będziemy szli do Silver Pine Forest, a tam przecież jest Greyman Wall, za którym są werewolfy, czy wilkołaki, czegoś tam nazywają, worgeni, tak? Wszystko jedno zresztą. To jest na to jest takie smutne, jak jest cichy czat dla strefy. To jest coś, czego w klasiku nie uświadczycie. Tam wszyscy gadają. Dużo osób się po prostu zatrzymuje i żeby sobie pogadać. Gdzie ty? A tutaj jest cisza. Wszyscy biegają, skupienia swoje. Niestety retail tak się zmienił, że w zasadzie nikt już kurde nie gra w grupie. Wszyscy mają w dupie innych. Jest taka. Ta gra jest taka tak naprawdę trochę ESO też, no. Można grać solo i w ogóle się nie przejmować nikim i niczym. Wszyscy? Wszyscy. Trochę przykre. Ale z drugiej strony przehandlowano za to dużo wygód. Jeżeli mam być szczery, tu jest jakiś quest. A to co? To najpierw zrobimy. Przehandlowano dużo wygód za to. Tak, czyli dostajemy coś za coś, mówiąc wprost. Gra jest dużo bardziej przystępna, wymaga dużo mniej grindu. Być może kiedyś bym powiedział fe, a teraz szczerze mówiąc mówię wow. Okej, oddałem quest, słuchajcie, mam przekroczone tak 30 minut nagrania. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Dajcie znać, co myślicie o serii, czy wam w ogóle się to podoba. Ja generalnie już podjąłem decyzję, bo zapłaciłem abonament za miesiąc, więc mam zamiar przynajmniej ten miesiąc grać. Natomiast jestem ciekaw waszych opinii, wrażeń. I cóż, tym pozytywnym akcentem ten odcinek zakończę. Dzięki za uwagę. Cześć.